Nadszedł rok 2023, a wraz z nim oczywiście postanowienia noworoczne, bardzo często związane z odchudzaniem. Wiecie, nowy rok, nowa ja. Schudnę do lata 10 kg, będę codziennie biegać i przestanę jeść słodycze. Co zrobić, żeby rzeczywiście wprowadzić jakąś zmianę, a nie skończyć z paczką chipsów i Netflixem jeszcze przed walentynkami? O tym będzie dzisiejszy film. Rok bezpłatnej wiedzy w zakresie odżywiania i treningu. Jeżeli chcesz ode mnie co tydzień otrzymywać maile z zakresu odchudzania, budowania masy mięśniowej, suplementacji czy też aspektów typowo psychologicznych, to napisz do mnie na Instagramie po więcej informacji albo kliknij link w bio. Skup się na tym, co możesz zrobić, a nie na tym, czego nie powinieneś robić. Chodzi mi tutaj o wszystkie takie listy, typu wiecie, zero czekolady, zero słodyczy, zero słonych przekąsek, zero węglowodanów, zero chleba, zero alkoholu, zero niczego, zero przyjemności z życia. Przestań skupić się na tym, czego nie powinnaś, czego nie możesz, tej całej złej stronie i negatywnej stronie, a zacznij skupić się na tym, co możesz zrobić dla siebie, dla swojego zdrowia, co możesz zmienić na lepsze, żebyś schudła, żebyś się lepiej poczuła, cokolwiek. Także skup się przede wszystkim na tym właśnie, co możesz zrobić, jakie zmiany możesz wprowadzić, czy w swoim odżywieniu, czy w swojej aktywności, i skup się na tych wszystkich właśnie dobrych rzeczach, które robimy po to, żeby się dobrze czuć, a nie na tym, ile czeka cię rygorystycznych, nie wiem, zmian w życiu i jak to bardzo się będziesz musiała podporządkować, bo jeżeli zaczniesz z takim myśleniem, no to daleko nie zajdziesz. Nie schudniesz bez deficytu kalorycznego. Kalorie można liczyć, można ich nie liczyć, co nie zmienia faktu, że dalej one same w sobie się liczą. Są oczywiście diety, które przez swoje restrykcje wprowadzają cię w nieświadomy deficyt kaloryczny, takie jak chociażby okresowy post, w którym przez 16, 18, może nawet 20 godzin nie spożywasz nic, dosłownie 0 kalorii, a potem całą resztę kalorii możesz spożyć w oknie, powiedzmy od 8 do 4 godzin, znaczy od 4 do 8 godzin, przez co też, jeżeli masz ograniczony czas jedzenia i dopiero wchodzisz w taką dietę, no to oczywiście tych kalorii spożyjesz mniej, dlatego że organizm się musi przyzwyczaić, nie jest przyzwyczajony do takich dużych posiłków, właśnie ma ten rygor czasowy, przez to też ciężej jest tyle kalorii pochłonąć. Są oczywiście diety, które też eliminują jakąś gamę produktów albo jakiś makroskładnik w taki sposób, że również to ogranicza ilość spożywanych kalorii. I tutaj chociażby dieta ketogeniczna będzie powodowała to, że nie jesz węglowodanów, więc bardzo duża gama produktów gęsto kalorycznych ci odpada, albo na przykład dieta wegańska, która również wymusza pewne zmiany w diecie, czy na przykład dieta paleo. Każda z tych diet generalnie wyklucza jakieś produkty, które bardziej lub mniej powodują u ludzi otyłość. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem, jeżeli dopiero co chcesz schudnąć, masz dużą otyłość i tak dalej, to nie polecam liczenia kalorii, a zamiast tego polecam, a to dowiesz się na koniec filmu. Jeżeli jednak chcesz zrobić super formę na lato, chcesz mieć sześciopak, nie wiem, żyły na brzuchu, na ramionach, jakieś pręgi i tak dalej, no to liczenie kalorii jest najprostszą drogą do tego, dlatego że po prostu będziesz dokładny w tym, co robisz. I jeżeli nie znasz swojego zapotrzebowania, to w opisie masz link do kalkulatora na mojej stronie, który jest oparty na jednym z dwóch najlepszych wzorów na zapotrzebowanie kaloryczne. Małe kroki. Ja wiem, że duże kroki w życiu są bardzo ekscytujące, ale po 2 tygodniach ta ekscytacja mija, a wraz z nią mija motywacja. Jednak okazuje się, że nie dajesz rady trenować godzinę dziennie, nie dajesz rady jeść 10 porcji warzyw dziennie. Jeżeli jest to coś, co jest dla ciebie totalnie nowe w życiu, to małe kroki to jedyna opcja, żeby osiągnąć sukces. Oczywiście 1 na 1000 osób rzucają się na taką głęboką wodę, nauczy się pływać, jednak większość z nich po prostu utonie. Mimo tego, że ja siedzę w tym już 11 rok, że tak powiem, w zdrowym odżywianiu, w dbaniu o siebie, w trenowaniu, to dalej jakby nie mam tak wyrobionych nawyków, żeby być, wiecie, książkowym idealnym przykładem, bo tutaj nie chodzi o to, żeby być idealnym, nie chodzi o to, żeby być perfekcyjnym w tym, co się robi, tylko chodzi o to, żeby być coraz lepszym. Skup się na budowaniu nawyku, a w budowaniu nawyku nie chodzi o to, żeby nie wiadomo ile robić przez krótki czas, tylko żeby robić cokolwiek przez długi czas. Wiecie, podejrzewam, że gdyby mycie zębów zajmowało więcej niż 2-3 minuty, tylko na przykład by zajmowało godzinę, to mało kto by to robił. I tak jak właśnie 30 minut joggingu dla osoby zwłaszcza początkującej codziennie może być nie lada wyzwaniem, tak na przykład 2 minuty pajacyków wieczorem przed telewizorem nie wydaje się zbyt skomplikowane. I właśnie skup się na tym, żeby codziennie robić cokolwiek i nie mieć więcej niż 1 dnia przerwy pomiędzy. Czyli
przynajmniej w najgorszym wypadku co drugi dzień musisz spełniać jakieś swoje działanie, zadanie, które chcesz realizować. I czy to będzie na przykład właśnie, nie wiem, 5 minut treningu, czy będzie to zjedzenie porcji, czy dwóch porcji warzyw w ciągu dnia, to już zależy tak naprawdę od ciebie i skup się na tym, na czym masz największy problem. Czyli jeżeli twoim problemem jest aktywność, a raczej brak tej aktywności, skup się na aktywności. Jeżeli twoim problemem jest dieta, skup się na diecie. O budowaniu nawyków pojawi się jeden, a nawet dwa filmy na moim drugim kanale z mojej perspektywy, także koniecznie go zasubskrybuj, link do niego znajdziesz w opisie pod tym filmem. Rusz dupsko. Większość z nas ma za mało ruchu. Uprawiamy za mało sportu. Za mało się ruszamy generalnie w ciągu dnia. Przez co nie tylko rośnie nasza masa ciała, bo ruch to coś więcej niż spalone kalorie. Ruch to sprawność. Ruch to zdrowie. Ruch ma ogromny wpływ na pracę naszego mózgu. Jasne, można schudnąć bez uprawiania sportu. Ale po pierwsze jest to trudniejsze, a po drugie tracimy na tym po prostu za dużo. Zgodnie z dzisiejszymi rekomendacjami osoby od 18 do 64 roku życia powinny uprawiać około 150 minut umiarkowanej aktywności w ciągu tygodnia albo 75 minut intensywnej aktywności w ciągu tygodnia. Czyli można powiedzieć, że jest to 2,5 godziny cardio bądź powiedzmy treningu siłowego w tygodniu. Czyli no będą to jakby nie patrzeć 3 treningi zazwyczaj po około godzinę. Wśród dzieci i młodzieży natomiast wynosi to około 60 minut codziennie. A obecnie w szkołach dzieci mają około 2 godzin WF-u w tygodniu. Także widzisz, gdzie pojawia się problem tego, że otyłość rośnie w naszym społeczeństwie. I czy to będzie trening w domu, czy to będzie bieganie, pilates, trening z Chodakowską, z Lewandowską, trening na siłowni, trening crossfit, yoga, czy cokolwiek innego, to nie ma większego tak naprawdę znaczenia. Ważne jest to, żeby się ruszyć. Nie bierz suplementów. I tak, nie powiem, jest to pewien clickbait z mojej strony, to co właśnie teraz powiedziałem, bo nie chodzi o to, że suplementy są złe, nie chodzi o to, że suplementy nie działają, chociaż nie ma co ukrywać, że większość suplementów, które są na rynku, są akurat tak reklamowane, że no, powiedzmy, że producent trochę zbytnio zachwala efekty, które można osiągnąć w stosunku do tego, jak jest rzeczywiście. Chodzi mi tu przede wszystkim o to, że te pieniądze, które byś wydała na suplementy, powiedzmy, że będzie to 200, 300, 400 zł, nieważne, to po prostu lepiej te pieniądze zainwestować w co innego, w coś lepszego. Lepiej zainwestować w to dobre buty na trening. Lepiej zainwestować te pieniądze w trenera personalnego, który nauczy cię techniki. Lepiej to zainwestować w jakąś książkę, która nauczy cię podstaw odżywienia czy treningu. Czy lepiej zainwestować chociażby w karnet na siłownię. Dlatego powiem, że żaden spalacz tłuszczu, żadne tabletki nie dadzą ci tyle właśnie, ile chociażby podstawowa wiedza, czy w zakresie odżywiania, treningu, czy mówimy o teorii, czy o praktyce, albo chociażby dobre obuwie na siłownię. I wracając do tego, co mówiłem na początku. Jeżeli jesteś osobą z otyłością, z nadwagą, która ma dużo do rzucenia, dopiero zaczyna, to przede wszystkim skup się na budowaniu zdrowych nawyków. Wtedy uda ci się schudnąć bez liczenia kalorii, co mocno polecam. Także tu odsyłam do tego filmu, żeby dowiedzieć się więcej. Pamiętaj o subskrypcji tego kanału, zostaw łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku.